Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w Soviet Republic. Bardzo mnie zainspirował Dorian z kanału z Don Bamber, gdzie serdecznie do niego zapraszam. Link w opisie pod filmem. No i tak, zacznijmy, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Tu będziemy grali w trybie realistycznym, więc wszystko trzeba będzie sobie podowozić, żeby to miało rączki i nóżki. Nie będzie wszystko stawiane od tak po prostu. Więc no, gra się mocno komplikuje pod tym względem. I teraz tak, zacznijmy budowę. Najpierw sobie pobudujemy jedną długą nitkę. To będzie nasza główna droga dojazdowa do granicy, spod granicy. Zbudujemy sobie teraz na pewno utrzymanie infrastruktury. A to z tego względu, że jak w razie się pojawi nam śnieg, to żeby już były jakiekolwiek w niej pojazdy. Żebyśmy mieli tutaj jakiekolwiek pojazdy do utrzymania śniegu. A więc pługi śnieżne, mamy 3 miejsca, więc 3 kupimy sobie pojazdy. Niech one już czekają, całe szczęście za to się już nie płaci. I teraz tak, stacje paliw, to jest priorytet kolejny, który musimy mieć, bo bez tego ani rusz. Pobudujemy kolejną drogę. Niech będzie taka. I tutaj postawimy sobie biuro budowy, bo bez biura budowy z niczym nic nie zrobimy. O, tu mogę nawet, jest miejsce, pięknie, że tu jest miejsce, cudownie. To pobudujemy jedno biuro i zbudujemy też drugie biuro, z tego względu, że zaręczam wam, że nie wystarczy nam jedno. Proszę bardzo. Dobra, mając już takie podstawy, musimy jeszcze teraz pobudować sobie... Gdzie tylko to było, żebym ja sobie... Dystrybucja, tak, małe centrum... O, centrum dystrybucyjne. To jest naszym takim małym oczkiem w głowie, bo to nam będzie mocno pomagało tutaj cokolwiek zrobić. Zmieszczę się? Nie zmieszczę się. Przykro mi, naprawdę jest mi przykro z tego powodu. Liczyłem na to, że tutaj się zmieszczę. No ale to nic. Pobudujemy się w tym oto miejscu. Pięknie. Dobra, i pierwsze co? Tutaj, w centrum dystrybucyjnym, kupimy sobie cysternę, od tego zaczniemy, bo cysterna jest mocnym priorytetem w tym budynku. I zaznaczymy sobie tutaj załadunek, a tutaj wyładunek. Proszę bardzo. I już nas więcej nie interesuje nic, jeśli chodzi o paliwo. Następnie. Tutaj musimy sobie kupić, znaczy nie, najpierw to sobie zaznaczymy, że stąd muszą brać wszelkiego typu ładunki. To już mamy. Dobra. I w tym oto momencie musimy ruszyć dalej z budową. Potrzebujemy do tego linii energetycznych. Na sam początek wrzucimy sobie... Gdzie to było? O, jest tu transformator. Transformator jest nam potrzebny i transformator my sobie wrzucimy może w tym oto miejscu. Jestem tylko ciekaw, czy dam radę. A, w sumie, dobra, tu go rzucimy. Nie, kurde. Widzicie, jak ja zdecydowany jestem? Grunt to właśnie być zdecydowanym, nie? Dobra, to jest w ogóle mały, bo ja mały potrzebuję, ale innego nie ma, okej. Okay. Dobra, to rzucimy sobie w takim razie transformator w tym oto miejscu. Podciągniemy do niego drogę. Proszę bardzo. No i dobra. W tym oto momencie już mamy... Tak, brakuje wywrotki betonowozu. No właśnie, więc to już musimy sobie kupić. Wywrotka. I betonowóz. Proszę bardzo. Oczywiście kupimy sobie jeszcze... poczekajcie. Tutaj. Tak, tak jak jest, to będzie w porządku. I kupimy sobie jeszcze walec. I kupimy sobie tutaj jeszcze koparkę. Dobra. Tyle rzeczy póki co nam wystarczy, żeby pobudować to jedno. Teraz tak, tu już nam miejsc zabrakło, bo kupiliśmy 4 pojazdy. Musimy dokupić jeszcze sobie jeden pojazd, a mianowicie jest nim koparka. Zaraz. Nie koparka, koparkę już mamy. Jest nim dźwig.
Dźwig jest nam potrzebny. Więc tak, czym on się różni? Ten... Szybkość, poziom 26, tu poziom... No chyba właśnie ten będzie lepszy. Do czego to służy? A, zmiana koloru. Dobra, mnie to nie interesuje. Weźmiemy sobie lepszy dźwig. No i dobra. Spychacze nam jeszcze nie są potrzebne. Autobus do przewozu ludzi jest nam potrzebny, jak najbardziej. Do przewozu robotników. No i dobra. I to by było na tyle, jeśli chodzi o potrzebne nam pojazdy. I w tym oto momencie możemy już ruszyć z budową czegokolwiek. Bo mamy już naprawdę chyba niezbędne rzeczy tutaj zakupione. Teraz wywrotki, betoniarki dowożą rzeczy tutaj, w to oto miejsce, aby prace ziemne zakończyć. Koparka powinna też tutaj ruszyć lada moment. O właśnie, i już koparka rusza i prace ziemne zacznie robić. Co przyspieszy właśnie budowę tego, bo czekając na 78 robotników, uwierzcie mi, że zeszłoby się. Bo tutaj robotników raptem jest 7, autobus oczywiście też zwozi robotników, więc no tyle dobrego. Okej, zacznijmy budować miejsce jakiegokolwiek zamieszkania. Stwórzmy gdzieś tutaj miasto, żeby to miało rączki i nóżki. Gdzieś przy głównej drodze. W sumie zróbmy odnogę od tej drogi. Gdzie by tu? Tu może gdzieś by to zrobił. Zrobimy taką odnogę do samej wody. Gdzieś, o, niech się kończy w tym miejscu. To tak w razie W, jakbym chciał przejść na drugą stronę, to nie będę musiał burzyć drogi. No i dobra, w tym miejscu jesteśmy. Jeszcze tylko sobie zerknę, jaki zasięg ma ten budynek. To mi nie jest potrzebne. Jaki zasięg, nie wiem nawet gdzie to się patrzy. Jest tutaj 1000 metrów, a 1000 metrów to akurat jest właśnie to dotąd, także będzie to obejmować. Więc postawmy sobie jakieś budynki mieszkalne. Zrobimy sobie bardzo zróżnicowane te budynki. Nie będą non-stop tylko jedne i te same. Więc tak, jeden budynek już tutaj sobie stoi. Zróbmy do niego dojście dla pieszych. Proszę bardzo. Jedno wystarczy. Postawimy również przystanek autobusowy, aby nam mogli turyści też się zjawiać. Dlaczego by nie? Ten przystanek autobusowy zrobimy właśnie może gdzieś tu obok, bo jednak tutaj będzie główna droga jeszcze. O, ją przeciągnę w tą stronę, żeby nie było. To będzie takie główne skrzyżowanie i postawmy ten przystanek. Przystanek zrobimy sobie w tym miejscu i drogę w drugą stronę podciągniemy. Bravissimo. Dobra, także budynek jeden mamy. Postawimy od razu też resztę. I co mam na myśli? Mam na myśli, że postawimy sobie ten oto budyneczek, bo on nam jest potrzebny, jeśli chodzi o prąd, żeby nam dawał prąd do wszystkich budynków, jakie tylko tutaj powstaną w okolicy. No i teraz tak, z rozdzielni ja muszę podciągnąć sobie słupy. Warto by było tak ładnie może je podciągnąć, mniej więcej po prostej linii. O, to będzie mniej więcej w ten sposób. Jakoś tak. I dobrze, niech to się już buduje. Mamy już podciągnięty prąd. Następnie warto się zaopiekować wodą. Bo woda jednak tutaj jest bardzo potrzebna. Więc tak, tu będzie to. Pompa będzie mniej więcej... Aha, pompa to prąd. No i dobra. Tak mi pasuje. W tą stronę trzeba to obrócić. Proszę bardzo. No i potrzebujemy małej stacji uzdatniania wody. Niech będzie w tym miejscu. Dobra, podłączmy to wszystko rurami, żeby to miało rączki i nóżki. Dobra,
Chyba zajrzyjmy pod spód, bo tak średnio to wygląda z tej perspektywy. No i jeszcze hydrofornia, bo to jest dość jakby potrzebne, wręcz niezbędne. Dobra, i potrzebujemy teraz połączenia. Pięknie. Jeszcze tylko to trzeba połączyć. O, nie pasuje mi tak. Ej. Nie podoba mi się to. Dobra. Usuńmy w takim razie te rury. I zróbmy inny kąt natarcia. Dobra. Widzę, że to nie chce współpracować za bardzo. O, no. Coś by pykło, tylko że jakoś nie bardzo chce. Dobra, zróbmy to w ten sposób jeszcze bardziej. Dobra, chyba muszę to zrobić powoli, stopniowo. Patrzcie, czemu to się nie chce połączyć? Dziadostwo. Ale maniana, no to się tak pieprzy. Początek i koniec nie może być w tym samym budynku. Słucham? Od Błyskitu, to jest ten sam budynek? Ale maniana. No tak, to jest ten sam budynek. Ale ja jestem. Ja to jestem niesamowity. Jednak. Dobra. Chciałem zrobić zamknięty obieg. Dobra. Dobra, jeszcze tak, ogrzewanie nam jest potrzebne. Nie wiem właśnie jak to za bardzo działa, to ogrzewanie, bo jeszcze z tym się nie bawiłem zupełnie. A tu nam jest potrzebne, widzę, kurde lebele, węgiel. A my węgla nie mamy w ogóle. Dobra, widzę, że tam jest jakieś podpięcie, tu jest to. No zróbmy to w taki sposób. Mniej więcej. Tutaj postawimy. Teraz tak. Mała średnica, duża średnica. Podziemny. To jest naziemny. To zróbmy może podziemny. Dlaczego by nie? Kolizja z budynkiem? No chyba ty. Mała przepompownia. No właśnie, ja za bardzo nie rozumiem, jak to ma jeszcze działać. Czy ta przepompownia będzie mi potrzebna, czy nie? Nie wiem. Dobra, zbudujmy drogę. To jest na pewno coś, co mi jest potrzebne, wręcz niezbędne. O, czyżby biuro budowy jest za daleko? Zerknijmy na zasięg. Tak, biuro budowy jest za daleko. Zwiększymy do 2000. No i dobrze. Czyli to i prąd i wodę już mamy podciągnięto. No tylko z tym ogrzewaniem musimy powalczyć, bo nie wiem zupełnie jak to ma przebiegać, jak to ma w ogóle wyglądać. W międzyczasie też możemy rzucić kolejne bloki, kolejne budynki. Taki budynek rzucimy.
No i pięknie. Już kilka budynków mamy. Wszystkie są połączone. Teraz tylko chodniki, aby ludziska się nie denerwowały, że nie mogą gdzieś dojść. Dobra, i teraz jeszcze tutaj. Dobra, pięknie. Wszystko jakby jest już na miejscu. I możemy jeszcze dokupić kolejne sprzęty. Tu mamy już wszystko. Tu jeszcze mamy dwa do dyspozycji. Ciężarówka z zamkniętą skrzynią i otwartą skrzynią. Także dokupimy to. Otwarta skrzynia. I zamknięta skrzynia. To nam jest potrzebne. Musimy pobudować kolejne. Co to jest? To jest biuro. Gdzie to jest? Tu jest biuro budowy. Kolejne biuro budowy pobudujemy troszeczkę bliżej, z tego względu, że no, żeby było bliżej, tak? A więc zrobimy to może właśnie w tym miejscu. Chociaż w sumie nie, no tak. Jestem mało zdecydowany człowiekiem, coś tak czuję. Dobra, w tym miejscu to jednak pobudujemy. I zwiększymy odległość na maksa. Tutaj też zwiększymy odległość na maksa. I tutaj też na maksa zwiększymy. Dobra, i teraz musimy przypisać. No i kupujemy. Kupujemy. Mianowicie potrzebujemy... Potrzebujemy betonowóz. Potrzebujemy wywrotkę. I na razie chyba tyle. Na zaś możemy kupić jeszcze walec. No i to myślę będzie na już. Więcej nie będziemy tutaj nic dorzucać. Dobra. Teraz najzwyczajniej w świecie poczekajmy, aż cokolwiek się tutaj wybuduje. Będzie miało... A, jeszcze... Nie możemy tak po prostu sobie tego zostawić. Musimy wybudować... Na pewno musimy wybudować bar. Bo jak bez baru żyć i funkcjonować? Przecież to nie ma racji istnieć w ogóle. Tutaj się nie da drogi pobudować. No tak dość gęsto tutaj się pobudowałem z tym wszystkim. Jakaś kolizja. A, bo tu jest ścieżka i to dlatego. Kurde lebele. Dobra, to nic. Pobudujemy sobie drogę w tym miejscu. I zaraz tu przy drutach. Nie, za blisko. O. W ten sposób droga będzie. No i przy tej drodze pobudujemy, gdzie to jest, dla obywateli sklep. Niech ludzie mają do niego dostęp. Teraz może o, w tą stronę. Tak, myślę, że tu będzie dobre miejsce. No i bar oczywiście, no bo jak bez baru funkcjonować w tym kraju? Proszę bardzo. Teraz ścieżki jeszcze. Ścieżki. O. Dobrze. Wszystko już mamy. Jak trzeba. O, to jeszcze ścieżka. No i dobrze. Niech tak będzie w takim razie. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć to wszystko, to teraz sobie pomyślałem, że dobudujemy jeszcze troszeczkę tych biur budowy, żeby było więcej miejsca na pojazdy. Proszę bardzo. No i teraz tak. Mamy jedną koparkę i
co tu w ogóle jest przypisane? Koparka. Tą koparkę my sobie przypiszemy zupełnie w inne miejsce. A co tu jest? Tak, koparkę i dźwig. A, dźwig już wyjeżdża, dobra. To tak. Albo dobra, niech to zostanie. Może zaraz. Co tu jest, się dzieje w ogóle? Tu mam walec. I tu mam drugi walec. Mam dwa walce drogowe. Ha, ciekawostka. Dobra. Bo chciałbym właśnie w jednym miejscu mieć jedne pojazdy, w innym miejscu mieć inne pojazdy. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Żeby był jeden rodzaj tych pojazdów. Zwiększymy na maksa oczywiście. No i teraz tak. Teraz tak. Co my tu w ogóle mamy? Mamy dźwig. Jakieś inne maszyny. Aha, teraz już widzę. Dobra, to niech zostanie jak jest. Teraz tutaj, ten budynek mnie interesuje. Wywrotka, betoniarka. To betoniarkę wezmę i zmień zajezdnię. Betoniarka będzie tutaj przypisana. Tu mam też betoniarkę. I też betoniarka niech będzie tu przypisana. Dobra, i w tym oto momencie dokupimy jeszcze dwie betoniarki tutaj. Pięknie. Dobra. Teraz wywrotki. Tutaj mam jedną wywrotkę. To tą wywrotkę sobie... No, o, przypiszemy tutaj. I już będziemy mieli dwie wywrotki w tym miejscu. A tą koparkę przeniesiemy tu. I to też przeniesiemy tu. Brak miejsca pewnie. Nie. No tak, to miało zostać tak jak jest. Chwileczkę, tu jest... A, 3000 metrów, dobrze. Ok. I teraz tak, tutaj mamy dwie koparki. To trzeba dokupić jeszcze dwie, to znaczy wywrotki. No i kolory można zmieniać. Dobra. Zawsze to będzie już troszeczkę szybciej. Tutaj dokupimy sobie koparkę. Będzie na pewno szybciej. No i dobra, na tym na razie zakończymy modernizację w tym miejscu. I na pewno przyspieszymy przebieg sprawy. Robotnicy. O, robotników mamy dużo. No to nie przyspieszyliśmy. Postawmy w takim razie kolejne biuro budowy. I tu postawimy jeszcze jedno, jak się zmieści. To nie wiem teraz. Najpierw drogę pobudujemy. Zobaczymy, co to wyjdzie. I pewnie miejsca zabraknie już na to biuro, na kolejne biuro. Ale dobra, skupmy się jeszcze na tym. Materiały masz brać stąd. I do 3 km. Teraz tak, stąd zabierzemy autobus. I przypiszemy go tutaj. I tutaj dokupimy jeszcze 3 autobusy. Znaczy 3? Na razie może niech będzie... A niech będą 3 autobusy. Niech będzie na zaś. Tutaj dokupimy jeszcze jeden może dźwig, albo i nie. Nie, dokupmy jeszcze jeden dźwig. Gdzie on jest? Dźwig. Proszę bardzo. Dobra. Troszeczkę zainwestowaliśmy. Jest super. I teraz niech to wszystko już czeka sobie grzecznie na wykorzystanie. Przyspieszymy na pewno tutaj budowę tego wszystkiego. Zamiast na robotników czekać, to po prostu do prac ziemnych przyjadą sobie koparki. I już jedna koparka jedzie. Tu już druga też zmierza do celu. Proszę bardzo. I te koparki nam mocno przyspieszą budowę.
A no właśnie, ja przygotowałem tutaj przystanek autobusowy, a nic z nim nie zrobiłem. Także stworzymy sobie linię. Będzie stąd, dotąd linia. Ojej, nie tak, coś kliknąłem, chwileczkę. O właśnie, i teraz zmienimy nazwę po prostu tej linii. Turystyczna linia. Tak, zmiany zapisujemy. No i weźmiemy przystanki stąd, dotąd. I niech ładują wszystko. W sensie, czekaj, o. Tu tylko ładowanie, a wróć. Tu ma być wyładowanie, tu ma być załadowanie. Tu ma być tylko załadunek. Ok. Zatwierdzamy zmiany. No i w tym momencie jakiś autobus trzeba by było kupić. A do tego jest nam potrzebna zajezdnia. Więc musimy pobudować teraz zajezdnię. Proszę bardzo. I kupimy sobie jeden autobus. Teraz do tej linii przypiszemy sobie autobus. Niech on tylko się zjawi. To chyba jest ten, tak. No to jest on. Proszę bardzo. I startujesz. Pięknie. No i dobra. I nam już prace naprawdę ładnie przyspieszyły. Bo już mamy sporo rzeczy w zaawansowanym stadium budowy. Nawet linie energetyczne już mamy prawie skończone. Bardzo mnie to cieszy. Zaraz się niebawem dowiemy, czy w ogóle... O, tu jest koparka i tu jest koparka. Proszę bardzo. No i o wiele szybciej idzie robota. Proszę bardzo. Pięknie. Czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam też robotników. No i w tym momencie ja sobie myślę, że chyba czas postawić... Czekaj, to jest puste? Nie, to jest zapełnione. Tutaj mamy autobusy. No i jeszcze jeden plac budowy postawimy w takim razie. Bo jeszcze możemy. O! Super, super, chyba się da. Chyba się uda, co? Spróbujmy. Może połączę to drogą. Jest, udało się. Pięknie, ścisnąłem to dobrze. Do 3 km. No i w tym momencie kupmy sobie cokolwiek. Bardziej mi chodzi o to, że tak. Tutaj to przeniesiemy. To przeniesiemy. A tutaj do tych dwóch koparek dokupimy jeszcze dwie koparki. Rok 80. Pojemność, prędkość. No i tak, to jest 82. W 59 zaczęli produkować do 82. No i teraz tak. Poziom 33. Dobra, weźmy może tę koparkę. Te dwie. Zobaczymy, może jest lepsza. Cholera wie. No i teraz problem polega na tym, że te autobusy, one kursują non-stop. Chyba po tych pracowników. A pracowników brak. No zaraz zobaczymy, czy kogoś zgarnie. Czy on na pusto będzie jechał? Czeka. Czeka na załadunek i ruszył. I ruszył na pusto. No to mi się nie podoba zupełnie. To mi się zupełnie nie podoba. A nie, kogoś ma. 14 robotników. Dobra. Jest super. A, bo to jest ten dopiero. Okej. Okay. Coś nie tak kliknąłem, nie tak spojrzałem. No i proszę bardzo. I do konkretnego placu budowy dowożą. Super. A tu mamy dźwig. Proszę bardzo. I właśnie dźwigi też by się przydało dokupić. Tu mamy chyba dźwig, tak? Mamy dwa dźwigi do dyspozycji. Tak, ten sprzęcior, niech on się przestawi tu. I ten sprzęcior, niech się przestawi tu. Źródło, ciężarówka, brakuje. Nie, niczego nie brakuje, po prostu się przenoszą. O, była już z cegłami, czy z czymś tam. No i będzie zaraz mogła sobie pojechać dalej w trasę. O właśnie, a już jest wyładowana. Oj, słabo to wyszło. Mówi się trudno. Dokupmy dźwigi w takim razie. No i tak, który jest dobry, który jest lepszy. Dobra, to weźmy w takim razie. Jeszcze mocniej przyspieszymy budowę. Pięknie, prąd już powinien być. Budynek jest bez zasilania. No właśnie, i o co chodzi? Dlaczego budynek jest bez zasilania? Budynek jest bez zasilania.
Aha. Czyżby? Nie wierzę. A jak? Taki sprytny jestem. No chyba ja nie podciągnąłem. No, ładnie. No, a jak? Proszę bardzo. Budowę czas zacząć. Dobra, teraz już zasila nie będzie. Ale spieprzyłem sprawę. No, mówi się trudno. Jakie tu mamy statystyki? Okej, okay. A tutaj turyści. I ciekawe, czy... zabierze turystów, czy też nie? Turyści zniknęli, ale... To nie ten autobus. To też nie ten. Ten też nie. Gdzie jest mój autobus? O, ten. Przystanek autobusowy. Dobra. Jestem ciekaw, czy zabierze turystów, czy zabierze robotników. To jest pytanie. Na czym priorytet tutaj będzie polegał? I zabrał samych robotników. No, trudno się mówi. No i pięknie, pięknie. Tutaj mamy... Aha. Brakuje nam cegieł na obecną chwilę. Będzie murowanie ścian. Tutaj też murowanie ścian. Tu... Montaż prefabrykatów. No i proszę, dźwig jest tutaj potrzebny. Tutaj mamy też montaż prefabrykatów, ale jeszcze dźwigu nie ma. Bo też nie ma prefabrykatów ani stali. Dopiero pewnie jak dowiozą to wszystko, to przyjadą właśnie cięższe sprzęty. No i teraz tak, widzę, że potrzebujemy jeszcze kolejnego biura budowy, aby zacząć wywozić, dowozić szybciej materiały. I potrzebna nam jest otwarta skrzynia. Kupimy 3 takie pojazdy. I teraz tak, ten jeden, co tu właśnie sobie jedzie, weźmiemy go, przetransportujemy tu, dopiszemy. A w tym budynku dokupimy z zamkniętą skrzynią jeden pojazd. No i pięknie. I teraz to będzie na pewno szybciej szło, wszystko szło. Nie wiem, dlaczego oni nie dowożą nic. Aha, dobra, już wszystko jasne. Dobra. Okej. Okay. To wybrane. Uf. No i na 3000 metrów. Dobra, zapomniałem zupełnie o tym. Bo tak to nie był właśnie przypisany żaden budynek do roboty. No bo jednak ma swoje ograniczenie odległościowe. A tak to jeszcze tutaj sięga. Tyle dobrego. Dobra, i nareszcie zaczną wozić. Bo nie wiem zupełnie dlaczego wcześniej mnie nie wozili. Znaczy, już teraz wiem dlaczego nie wozili, bo nie było nic przypisane. Ale dobra, udało się. Już teraz zaczną funkcjonować normalnie. Czemu budynek jest bez zasilania? Co tu się wyrabia? A, już rozumiem. Dobra. Okej, super. Nareszcie budynek ma zasilanie. Super, dobra. Już rozumiem, o co robiłem nie tak. I ten też już ma zasilanie. Świetnie, dobra. To już możemy zacząć funkcjonować normalnie. Przynajmniej jeśli chodzi o prąd. Super. Dobra, to póki co mogę na pewno... przestać kupować, bo na razie prąd mi nie jest do niczego potrzebny. Nie będziemy marnować pieniędzy. Poczekajmy, aż się wybuduje wszystko. I w tym oto momencie już widzimy, że mała stacja uzdatniania jest. Jest już. I teraz tak, budynek jest pozbawiony wody pitnej. No niestety, ale tak, bo jeszcze pompa się nie zrobiła. Dobra, zacznijmy kupować prąd. Na razie 10%. Myślę, że tyle póki co wystarczy. I zerknijmy, co tutaj jest. Wymagana jakość wody. Nie wiem, zaraz to może będziemy później ustawiać. Tak, oczywiście, powiadom mnie. I teraz tak, brak pracowników. No oczywiście, że brak, no bo skąd masz ich wziąć? Chemikaliów brakuje i brakuje materiałów do transportu. Ha! Teraz tak, chemikalia. No chemikalia będziemy musieli brać z...
No, z czego? Z granicy. Więc tak, pewnie cysterna jest mi potrzebna do chemikaliów. Nie. O, masz. A co wozi? Chłodnia na pewno nie. Sypkie nie. Otwarta skrzynia? Nie. Zamknięta? Zamknięta skrzynia wozi chemikalia. Okej, okay, no to w takim razie kupmy sobie zamkniętą skrzynię i zrobimy sobie następne miejsce. To już jest. A mamy teraz, gdzie to jest? Tutaj było. Tu, chemikalia. Wyładunek. No i tak, ładuj chemikalia. Albo o. A, no, dobra, chyba samo zrozumie, o co chodzi. Ojej, źle, ładuj. O, właśnie, to trzeba odznaczyć. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy wyjdzie tak, jak ja sobie zaplanowałem? Czy też inaczej? No i proszę bardzo, jest ładunek, chemikalia i wyładunek i wraca. Także super, to już będzie z głowy. Już chemikaliami nie będę musiał się martwić. Będą się same... Co mamy? No proszę, wygląda na to, że mamy do czynienia z poważną epidemią, która powoduje poważne komplikacje, a nawet śmierć. Choroba jest na tyle zaraźliwa, że może objąć większość obywateli, dlatego nasze szpitale muszą być przygotowane. No tylko, że ja ich nie mam. Dobra, olejemy tą wiadomość, bo nawet nie mam nikogo, tak naprawdę, obywateli żadnych. No także no co, wstrzymujemy się. Sklep spożywczy już jest, nawet ma pracowników. W magazynie nie mam nic. Także no cóż, no trzeba by było coś zacząć też sprowadzać, nie? Żywność. Jak wygląda kwestia kupna pojazdu? Co wozi żywność? Wywrotka na pewno nie, ale pewnie skrzynia już tak. Tak, skrzynia wozi żywność, także kupimy sobie. No i dorzucimy kolejne miejsce rozładunku. Chyba, że chwileczkę. Niepotrzebnie go kupiłem. Przecież ja tutaj mam już skrzynię jedną, ale to nic. Dorzucimy to, o to miejsce i będzie woził nie tylko chemikalia, ale w wolnym czasie będzie też woził do spożywczaka rzeczy. Super, super. Centrum dystrybucyjne polecam. Nie? Jest naprawdę świetne. Niewiele rzeczy automatyzujesz. Niczym się nie przejmujesz. I tak, brak lub zbyt mało sprzedawców. Nie ma niczego na sprzedaż. No to zaraz wody pitna. No też za moment. No nie wszystko naraz. No powolutku. Jeszcze chwilkę. Co tu? Robotników brakuje, no. I zaraz będzie. A tutaj? No jeszcze tutaj nie ma tego ujęcia wody. Ale to też już. Garstka robotników i będzie zrobione wszystko. Także cierpliwości, cierpliwości. No i prawie nasze miasto powstało. Ojej, nie zaznaczyłem, że z dziećmi nie, no to bez mieszkańców. Nie chcę mieszkańców. A, już się pobudowało. Szybko, bez mieszkańców. O, dobra. No to już mieszkańcy się pojawili. Mamy 60 mieszkańców, znaczy inaczej. Mamy... 6 bezrobotnych. Młodzież nie mogą się uczyć. No trudno. Ucieka młodzież. No i dobra. I tu mamy teraz wszystko. Okej, okay, w takim razie. No coś już się na pewno zaczyna dziać. Ludzie zaczynają chodzić do pracy. Sprzedawać zaczynamy. Jak wyglądamy? No na razie mamy 21 tysięcy na minusie. 50. miesięcznie. Nie jest to kolorowo. Ale też nie ma tragedii zbyt wielkiej. Zaraz będzie woda. O, tu już jest połączenie. Ale brak materiałów do transportu. Aha. Tak, bo pompa już chce działać.
A jeszcze to nie jest skończone. No tylko 3 robotników brakuje. No 3 robotników. Jakby ktoś tutaj przyszedł i zaczął pracować, byłoby mi bardzo miło. Zróbmy to jako duży priorytet. Może ktoś się zlituje i przyjdzie w to miejsce popracować. Dobra, pięknie. Nic, nikt tutaj nie mieszka, okej. No bo tak chciałbym zobaczyć jakieś problemy obywateli. Obywatel nie pracuje, brak przedszkola. Aha, nie chodzi do szkoły, ponieważ brakuje szkół. Przedszkola brakuje, okej, to trzeba będzie przedszkole pobudować. Jak wygląda tutaj przedszkole? To jest dość infrastruktura, służby ratunkowe. Przedszkole, o proszę, szkoła, dom dziecka. No to zróbmy przedszkole w takim razie. Przydałoby się pobudować drogę. Tu nie mogę, nie wiem czemu. O, tu już mogę, ok. Droga będzie tu za tymi budynkami. Jakoś tak strasznie daleko się pobudowała. A chciałem tak bliżej. Coś takiego właśnie. Ukończono budowę. Ujęcie wody. Pięknie. Czy woda już się pojawiła? Brak materiału do transportu. I czemu? Produkcja odbywa się bez problemu. Okej. No to dlaczego nie ma wody? Dlaczego woda nie idzie? Jest pozbawiony wody pitnej, brak pracowników, brak materiału do transportu. Pewnie przez to, że nie ma pracowników, to nic nie działa. Aha, tu jeszcze coś się dzieje. Aha, jeszcze rury nie są pobudowane pewnie. A jak, rura? Pewnie rury są niepobudowane. O kurde, to tu wszystko trzeba budować. Nawet rury w ten sposób. No, to jest bardzo ciekawe w tym momencie. Nieskończona instalacja. Ale numer. Świetnie, bardzo, bardzo fajne. No, bardzo fajne. Dobra, mieliśmy postawić przedszkole. Więc trzeba to też zrobić. Ustawmy to może w ten oto sposób. Myślę, że to miejsce będzie odpowiednie. No i jakaś droga. Droga już jest. To dla pieszych droga. Żeby nie musieli naokoło chodzić. Proszę bardzo. Krótsza droga. Pewnie sami byście sobie wydeptali. O, faktycznie tu już drogę. Tu już znaczy drogę. Pobudowali rury. I się wykopaliska skończyły. Teraz jeszcze ten fragment. No, bardzo rozbudowana gra. Zadowolenie jest zbyt niskie. No, co ty nie powiesz? W sumie się nie dziwię, no. Też byłbym niezadowolony w tym miejscu. Ale dobra. O, i już pięknie. I teraz tak. Produkcja odbywa się. Pięknie. Woda już leci. Tutaj. Woda już leci. Tutaj. Jest produkcja jak najbardziej. No cudownie, cudownie. Czyli wszystko zaczyna funkcjonować jak trzeba. Brak niektórych towarów sprzedawanych w tym sklepie. A co to? Chłodnia, mięso. Aha, czyli widzicie. Potrzebujemy teraz... No właśnie. A ja mam tutaj inne budyneczki, inne te postawione. No to nic. Potrzebujemy teraz centrum dystrybucji. Kolejne postawić. No, gdzieś tutaj trzeba będzie to rzucić. W tym skupisku. O, tu nie jest Ej, dobra, nieważne. Zrobiłem gafę. Pobudujemy tutaj kolejne centrum i zrobimy sobie tak, tu będzie załadunek. I w sklepie wyładunek zrobimy. No i kupimy chłodnie.
proszę bardzo, i już będzie dostarczone towar, bo tylko nam brakuje schłodni towarów, no i superancko. Teraz tak, tutaj, brak niektórych składników do potraw, o masz ci los, magazyn, alkoholu brakuje w takim razie, o, ciekawe, dobra, weźmy w takim razie to centrum dystrybucyjne, no i kliknijmy sobie tutaj. No już nam ciężarówka startuje i będzie dowoziła nam alkohol do baru. Czyli już wszystko zaczyna mieć rączki i nóżki powoli. Teraz tak, czy ktoś się tutaj zacznie wprowadzać sam z siebie? No dobra, przedszkole już się tworzy. Już nam robocze godziny uciekają, jeszcze robotnicy przyszli. Także jeszcze szybciej będą uciekać te robocze godziny. Super. Tu nam powstaje ta ciepłownia. Jestem ciekaw, jak ona będzie funkcjonować, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie. Brak pracowników lub maszyn. Co to wszystkie maszyny są? Murowanie ścian. No to do murowania ścian maszyny nie pójdą. A to wygląda, bo dźwigi są, koparki są. No to trudno się mówi. Chciałbym zmienić jedną kwestię. Ja mianowicie kwestię tutaj... A nie, nie mogę tu połączyć. A myślałem, że mogę. To może... A, tymi, patrzcie. Ile to ma? 10, 14... 18... 18 MW. No to takimi wielkimi się połączymy w tym miejscu. 18 MW. Nie wiem w sumie, czy to ma sens. Jak tam jest mniejsze. Nie, to nie ma sensu. Zlikwiduj to. Dobra. Okej. No, już chłodnia sobie stoi, bo dowiozła pewnie alkohol, tak? A jak? Proszę bardzo. Już alkohol się sprzedaje. Przepełniony zbiornik na ścieki. O kurde, kurde, lebele. Ja zapomniałem o ściekach? Co tu się wyprawia? A jak? Ja o ściekach zapomniałem. Ale maniana. No to się narobiło teraz. Dobra, no co, ścieki. Raz. Tutaj postawimy sobie ścieki. Ale zrobiłem manianę. Tak, żeby był prąd. Gdzieś tutaj trzeba, o. Dobra, no i małą oczyszczalnię postawimy. Ścieków. No, myślę, że tu będzie odpowiednie miejsce. No i tak to się wydłużyło teraz. Dobra. Pompa jeszcze, pompa do tych ścieków. Zbiornik jest, pompa, kolektor. Dobra, tylko pompa jest nam potrzebna. Chyba. Aha, to jest głębokość w takim razie. Myślałem, że to metry sześcienne. Dobra, nieważne. A więc... Tam jest wejście, tu jest wyjście. A my w tą stronę musimy zrobić się. Ustawić. O, w tą stronę. O, tak, o. Dobra, zasilania mamy w takim razie. No i teraz rury. Od razu z grubą rurą się połączymy. Zejdźmy pod ziemię, będzie trochę łatwiej. I musimy iść dookoła budynku teraz. Co nie pasuje? Odpowiednie nachylenie? No chyba ty. Co to w ogóle znaczy odpowiednie nachylenie? Ajajajajaj. Co to w ogóle ma znaczyć?
Co to ma znaczyć odpowiednie nachylenie? Kurde lebele. Zaraz, momento. Chyba zrobiłem mały błąd. Mianowicie chodzi mi o ten budynek. Ta pompa. Chyba ona musi być zupełnie w innym miejscu. Spróbujmy. Usuńmy te rury. O, i teraz to będzie działać, super. Dobrze, nareszcie zrozumiałem, o co chodzi. Okej, wychodzimy z podziemi. Teraz tak, czy drogi są już podpięte? Podpięte są, to teraz chodniki, jeszcze zadbajmy o chodniki. A w sumie niech to będzie już tak, jak jest. Co tu się dzieje? Zadowolenie jest zbyt niskie. No to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale na razie musi być takie zadowolenie, że tak powiem. Na to nic nie poradzę. Co tu jeszcze jest? No na ścieki to wiadomo. Obywatelom brakuje mięsa. Co wy mówicie? Przecież mięso jest. To jak może wam mięsa brakować? Jesteście w stanie dojść do sklepu? Tak. No to nie wiem, o co wam chodzi z tym mięsem. Nie może skorzystać z oferty kulturalnej. No sorry. Obywateli nie może uprawiać sportu. Odwiedzić baru? A dlaczego nie możecie odwiedzić baru? Przecież macie dojście. No co wy? Niepełnosprawni jacyś, czy co? Jeszcze krótsze ścieżki wam są potrzebne? No już krócej się nie da, no sorry. No to tak, bar, sport, kościół. Aha, ubrania i elektronika wam jeszcze potrzebna. O, proszę bardzo, jak szybko się wybudowało. Już mamy przedszkole. Także super się dzieje, super. Czy my coś zaczynamy zarabiać? No mamy mniejszy minus niż normalnie, no ale nadal jesteśmy na minusie. Dobra, to teraz tak, co ci brakuje? Kultury ci brakuje, tak? No sorry, jak jej z domu nie wyniosłeś, to ja nic na to nie poradzę. Dobra, może mały dom handlowy? Co on w ogóle ma w sobie? Aha, on ma żywność i mięso. No to sklep się mija, ten sklep spożywczy mija się z celem w takim razie. Jak będzie mały dom handlowy, restauracja. To może restaurację postawimy? Zadowolenie, dobra, już przestań z tym zadowoleniem. Postawmy tutaj restaurację w takim razie. A, droga już w sumie jest. Chodziło mi o ścieżkę dla pieszych. Dobra, i buduj tam mnie to. Teraz tak, kolejna jakaś kultura dla was. Kino. Niestety, tu się nie zmieścimy. Druty idą. Myślę, że w tym miejscu będzie w porządku z tym kinem. I zerknijmy, tak, ścieżka jedna wam wystarczy w zupełności. Dobra, tyle jeśli chyba chodzi o kulturę. Jeszcze sport by się przydał jakiś, powiedzmy, niech będzie właśnie to. No i dobra,
Wystarczy i proszę mi teraz nie krzyczeć, że czegoś macie za mało. Pięknie. Trochę nam się korek zrobił na granicy. O, korzystają już z trzech doków. Świetnie. W takim razie zrobimy im dodatkowe drogi. Teraz inaczej. Tu mamy takie jedno z główniejszych skrzyżowań. To zrobimy to może w ten sposób. I tak. Nie korzystajcie, korzystajcie. Może to trochę upłynni ruch. A może nie. Bo jednak ten korek na granicy to taki trochę słaby. Ale póki co nie mam pomysłu, co z tym zrobić. No super, dwie koparki wkroczyły na plac budowy. Także szybciutko pójdzie. A to budowa została zatrzymana. Materiał beton, stal. Tego nam brakuje, ok. Spoko, tutaj. Stal, części mechaniczne. No dobra, no chwilę to zajmie niestety, żeby to się pobudowało wszystko. O, też zróbmy połączenie rurami. Zaakceptujmy. I znowu kilka budowli się już tutaj rusza. No i pięknie, pięknie. Także teraz obserwujmy, co tu się wydarzy. No cały czas to skrzyżowanie mnie trochę niepokoi. Tutaj coś tu nie gra, nie jest tak jak trzeba. Bo coś nie chcecie w ogóle korzystać z tego. Zobaczmy teraz. O, teraz skorzystali. Proszę bardzo, pojechali sobie na granicę. O, i teraz tędy wyjeżdża. No i pięknie, no. Dobrze, widocznie za krótkie drogi były pobudowane, skoro tak. Bardzo dobrze. Zawsze to troszeczkę szybciej będzie. Nareszcie zaczęli korzystać z trzech doków. Czekam, aż w końcu zaczną z czwartego korzystać. Dobra, jak to wygląda? Nadal słabo. Za bardzo nie mam na czym zarabiać, ale dobra. Teraz tak. Temperatura jest zbyt niska. No tak, już nam zaczyna temperatura powoli spadać. O, już się zrobiła. I teraz co nam potrzebne? Węgiel. Węgiel jest nam potrzebny. No także trzeba zacząć import węgla. Pytanie, czym ja to mogę robić? Zaraz, tu mam ten budynek, mnie interesuje. Czym ja mogę? Czy ja mogę skrzynią zamkniętą wozić węgiel, czy nie? Nie, nie mogę. Węgiel to tylko do wywrotki należy w takim razie. Coś mi się tak wydaje. Chyba, że materiały sypkie, ale to tylko cement. Tak, to będzie trzeba w ten sposób załatwić. To trzeba kupić taki sprzęt. I w tym momencie przypisać tutaj ciepłownię jako wyładunek. Mała ciepłownia, pięknie, bardzo dobrze. I w tym momencie już powinna wywrotka ruszyć i zacząć jakąkolwiek pracę. Zadowolenie jest zbyt niskie. No pracuję nad tym. Cierpliwości. Dobra, wywrotka dopiero co przyjechała i już wyjeżdża. Najpierw się pewnie pojedzie zatankować, a później załadować. Także super. No i będziemy już mieli węgiel do ciepłowni. I pewnie w ten sposób już teraz ciepłownia... o, pozbawiony wody pitnej. O, proszę bardzo. O, kurde, nie sięga. No to co? No trzeba hydrofornię zrobić w takim razie.
Teraz o, w ten sposób to zrobimy. Gdzieś tutaj hydrofornie, w takim układzie. Podciągniemy. A do hydroforni jest potrzebny prąd? Nie, nie trzeba. Tylko rury. No i dobra, mi pasuje. Tylko tak, rozdzielnia jest mi pewnie potrzebna. Czy nie? Zejdźmy pod ziemię. Nie, nie jest potrzebna. Czyli stąd bezpośrednio do hydroforni. Proszę bardzo. Dobrze. Już woda powinna się pojawić. Albo i też nie. Bo brak pracowników. No niestety. Niestety, niestety. Pracowników cały czas jest brak. Miejsce odbioru jest pełne. Albo nie wymaga materiału. Budynek jest bez zasilania. O, proszę bardzo. W jaki to sposób? Czemu tak się wydarzyło? O, proszę. Coś za daleko go postawiłem. Myślałem, że będzie sięgało pod stację w takim razie. Też o, tu w pobliżu zrobimy pod stację. I trzeba będzie podciągnąć się prądem. Zróbmy teraz tak. Ścieżka jest nam potrzebna, bo muszą zacząć to budować. Potrzebna nam jest też droga, żeby to zaczęli budować. Oj, nieładnie, nieładnie. Coś tu się pobudowało bardzo brzydko. Bardzo brzydko coś tu się robi. O, teraz już jest ładniej. Dobra, i teraz dokończmy tą ścieżkę. Proszę bardzo. Dobra, i w tym momencie już będziemy mogli tutaj ruszyć z tym, z budową najprawdopodobniej. Chyba, że się nie. Biura są poprzypisywane. Także jest w porządku. Budowa ruszy niebawem. O, możemy też rzucić już te rury pod ziemię. No i jak to się skończy budować, to będziemy mieli wodę przynajmniej, bo teraz z prądem jest małe zamieszanie. Bo żeby mieć prąd, to muszę rozdzielacz rzucić. Albo i też nie. Tak, bo ja ciągnę stąd. No to trzeba będzie inaczej to zrobić. Trzeba to podciągnąć tutaj i stąd tutaj. To trzeba wybudować. A następnie ja się będę mógł podłączyć może w ten sposób. Pięknie. Wszystko gra i tańczy. Teraz trzeba tylko poczekać, aż się pobuduje. No i znowu korek się utworzył, ale na tym pasie. Ajajaj. Problem z ogrzewaniem. Tak, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Już nad tym pracuję. Powoli, ale pracuję nad tym. I proszę bardzo. Już się... brak personelu. No sorry. Już mamy boisko. Także coraz mniej. No temperatura jest niska, no zdaję sobie z tego sprawę, no co, nic na to nie poradzę. Odśnieżarki są już w gotowości, bo już mamy październik, zaraz nam śnieg spadnie. Dobra, moi mili, póki co, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, czy taki odcinek wam się spodobał, czy też nie. Jeśli nie, to zacznę od nowa najwyżej, bez trybu realistycznego. Będzie to się działo o wiele szybciej. A póki co, ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. I cześć.